Świrów i jestem dyrektorem tego hotelu. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu właściciela, pana Jacka Legendziewicza, który jest właścicielem firmy Jordan Group i tego hotelu. Szczególnie serdecznie witam dzisiejszego jubilata pana Franciszka Pieczkę. Dziękuję serdecznie. Z tego miejsca też chciałem przywitać pana senatora Jerzego Federowicza. Dziękujemy, że przybył pan z Warszawy. Ja bym nie przybył na święto pana Pieczki, to by Boga chyba nie było. Bo to jest w naszym środowisku niemożliwe. Witam wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Sławomira Pietrzyka. Witam wszystkich przedstawicieli kancelarii pana prezydenta Jacka Majchrowskiego. Witam przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa. Również serdecznie witam dwóch panów z gminy Godów. Pana wójta i pana wicewójta. Serdecznie witamy. Proszę Państwa, tak się dziwnie składa. 3 razy 30. Pani Małgorzata, pan Dariusz, nasza firma. To jest 90. Ale powiem, wszystko się zdarza, szczególnie w takim galaktycznym hotelu jak Galaxy. Kochane jubilacie, bo jak nie można kochać tak wspaniałego człowieka, który stworzył nam tyle radości, który stworzył tyle wspaniałych ról. Ja osobiście nie ukrywam, jako młody człowiek do dzisiaj jestem pod wrażeniem Guzlika Jelenia. I sądzę, że wiele osób tu na pewno na tej sali, którzy trochę przeżyli, ale przecież to są role, w które wcielał się u wybitnych reżyserów. U ludzi, którzy stworzyli polskie kino. Kieślowski, Wajda, Kawalerowicz, Hoffman, Kowalski. Mógłbym tu wymieniać i wymieniać. Ale sądzę, że ci wybitni reżyserzy nie osiągnęli tego efektu, gdyby nie mieli w swoim gronie tak wspaniałego aktora. Jest pan człowiekiem, na którym się wiele osób wychowało. Jurek Federowicz, senator, który tutaj z nami jest, cały czas do pana zagadywał, bo wszyscy chcemy ogrzać się w pana blasku. Bo naprawdę, pan świeci, od pana bije blask prawdziwy, wielkiego aktora, wielkiego człowieka, który daje nam po prostu szczęście. Rzeczywiście jestem wzruszony tą sytuacją. Ja znalazłem się w tej chwili dziś nieprzypadkowo w Krakowie, ponieważ moje serce, moje uczucia, które zostały zaszczepione przeze mnie, przez teatr, do mnie, nastąpiły w Krakowie. Właściwie cały mój początek jako młodego aktora były w teatrze w Nowej Hucie, a potem w Teatrze Starym. Po latach uważam, że zrobiłem słusznie. W Nowej Hucie byliśmy wszyscy młodzi, o jakiejś wspólnej wrażliwości, wspólnych poglądach estetycznych, a do Teatru Polskiego bym przyszedł, no może bym grał, ale wiadomo, w Teatr Polski obrośnięty legendą, znakomitościami aktorskimi, może bym wnosił przez pewien czas halabardę, jak to się mówi. A w teatrze w Nowej Hucie grałem od jednej dużej roli do drugiej dużej roli. Między innymi słynnego Leniego w Myszach i Ludziach. Asystował mi wtedy mój kolega Witek w świętej pamięci, Witek Wielkusz, który grał mojego brata. No cóż, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Nie chcę się wgłębiać cały mój życiorys. Ale dlaczego? Panie Franciszku, nam to przyjemnie słuchać. Naprawdę. Cieszę się, że pana sprowokowałem do tej Nowej Huty, bo huta jest mi bardzo bliska. To jest miejsce również, w którym już od kilkudziesięciu lat
przebywam, jestem z nią związany i dlatego ten nowochódzki epizod, nie chciałem go tu wywoływać, ale cieszę się, że pan do tego tak podchodzi, że ta Nowa Huta stworzyła pana w jakiejś mierze, chyba tak to możemy powiedzieć. Chciałbym przekazać taką symboliczną maskę. Jest to pewien symbol. Pozwolę sobie go wręczyć, bo to jest jednak symbol aktorstwa. Proszę zwrócić uwagę, on jest przepołowiony. Tu są dwa takie wyrazy twarzy. Mnie się wydaje, że jest to pewien symbol również i pana aktorstwa, który potrafił z jednej strony bardzo angażować się w tą rolę, którą pan odtwarzał, a zarazem nie ma właściwie ról, których by się pan nie odnalazł. Pan prezydent Jacek Majchrowski przekazuje taką szczególną rzecz. To jest nalewka. Numer 9, laureatem tego. A jest tutaj taka tabliczka z napisem. Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianej przez temperament artysty. Powiedział Henryk Zola. Pan jest żywiołem, którego nie da się zamknąć w ramach. Mistrzu, nestorze teatru, wybitny aktorze. Składam serdeczne gratulacje z okazji pięknego jubileuszu 90. urodzin. Życzę kolejnych 200 lat. Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa, 16 sierpnia 2018 rok. A naleweczka wypij, bo zdrowie da. Kiedyś... Młody człowiek może odebrać, ale nie pij, wiesz, bo nie wiem, czy przetrzymasz. Mój wnuk, nie wiem, czy pójdzie w moje ślady. Ja go nie namawiam, kim ma zostać, ponieważ ja, według wyobrażeń rodziców, też chcieli, żebym był inżynierem, że to jest taki wymierny fach, a aktor to tak nie wiadomo, co to jest, to tak może przymiera głodem, że kiedy... Najważniejsze, żebyś wnuku wybrał taki zawód, który będziesz kochał, a nie, który ci ktoś narzuci. Panie Franciszku, bardzo proszę, choć skromny bukiet kwiatów, oczywiście tu pozwolę sobie maskę, nie wiem, czy spełnia pewne te idee, o których mówiłem, ale pozwalam sobie. Jeszcze raz dziękuję w imieniu Pan Miasta Krakowa serdecznie gratulacje. Były i obecny dyrektor Teatru Ludowego w Krakowie. Panie Franciszku, no co mam powiedzieć? No to jest cudowna chwila jakaś. Nie, ten Kraków jest wspaniały. Wiceszef Rady recenzję Panu zrobił najpiękniejszą, jaką można sobie wyobrazić. Pani Alina i firma Jordan to są ludzie zachwycający, którzy pomagają w ogóle nam wszystkim. Teatr Ludowy nieraz korzystał z pomocy firmy Jordan, oni to organizują. Domański robi to, że zostaje w ślad po aktora. Ja już nie chcę mówić, że chodziłem na wszystkie pańskie przedstawienia, bo byłem synem aktora. I trzeba powiedzieć, że cały świat oglądał wielkie kreacje Franciszka Pieczki na wielkich festiwalach. A teatr, którego prowadziłem przez 16 lat, bez Ciebie by nie istniał. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. To takie skromne. Naleweczka młody, chodź tu po nalewkę, bo to jest... I to się prezydent... Ja jestem bardziej oficjalnie tu z Małgorzatą, jako delegacja naszego teatru. Obecnie pracująca, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za wszystko, co Pan dla Nowej Huty, dla naszego teatru zrobił. Za te cudowne role, które zostały już tu wymienione, więc nie muszę ich powtarzać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy wielu, wielu jeszcze lat życia i sukcesów dalszych. Wszystkiego dobrego. My w Teatrze Ludowym zawsze o Panu pamiętamy. Krótki adres, którego nie będę czytał i ja to chcesz być aktorem? No i dobrze, ale głos ma dobry. Młody ma dobry głos. Ja chciałbym serdecznie, bardzo serdecznie podziękować Darkowi Domańskiemu, promotorowi, że tak powiem, wszystkich tych działań dzisiejszych i nie tylko, który się zajął moją osobą. Jest to człowiek, daj nam Panie Boże, żeby takich ludzi było jak najwięcej. W Polsce jest to chodząca encyklopedia teatru polskiego i filmu polskiego. Osoba naprawdę bezcenna w teatrze. Dziękuję.
Dziękuję Ci, Franciszku, bardzo. A ja mam dla Ciebie poza laudacją, którą pozwolę sobie odczytać, ponieważ miałem zaszczyt czytać laudację na Uniwersytecie Śląskim poważną. W tym roku w Klubie Sosnowym z okazji Twoich 90. urodzin. To teraz trzeba kontynuować, więc ona przyszła na Kraków. A chciałbym Ci wręczyć smoka wawelskiego, ponieważ jeżeli mówisz o tych, że pamiętam Twoje role, to grałeś pierwszego tkacza smoku Eugeniusza Schwarza na scenie Teatru Ludowego w Nowej Hucie w roku 1961 w przedstawieniu Jerzego Karsowskiego, a dzisiaj byłeś na Wawelu, więc wydaje mi się, powróciłeś jako poseł galatyński Piotr z dwóch seriali Królowej Mowy i Epitafiu na Barbarę Ludwigłówny. Więc mam nadzieję, że ten smok wawelski, który może przypomnieć Ci tego smoka Schwarza, prezent, mam nadzieję, że dla prawnuka Jeremiasza. Dziękuję bardzo, dziękuję. Będę sobie tego na honorowym miejscu będzie uchwalił. Od krakowiaków i górali wszystko się zaczęło. W dziele ojca sceny narodowej, na ludowej scenie. Nie wybrałeś od Norda Szychmana Teatru Polskiego i zachwyciłeś od razu swoją kreacją samego Krzysztofa Zanussiego. I z pewnością młodego Sławomira Brosza. Legendą obrosła ta inscenizacja i wtedy nastąpiła ta krakowska asymilacja. Kraków już w roku 1960 docenił Cię swą nagrodą za króla Filipa, Dżumę Kisiela czy regimentarza. Postać dwa Franciszku w teatrze w Krakowie się stwarza. Antoni Antonowiczu z Kwoźniku, a potem Benia Krzyku. Z Winarskim znalazłeś sceniczne porozumienie. Wocka zabrałeś już na narodowej krakowskiej scenie. Byłeś w Krakowie i uczelną, królem życia i czepcem z wesela. Inspirowałeś Wajnę, Swinarskiego, Jarockiego, Krasowskiego, czy Szajnę i Hibnera. I wtedy w Krakowie zrodziła się nowa teatralna era. Nazwano ją atmosfera ludzkich talentów i aktorskich przyjaźni. I wszystko to stało się też i udziałem Twojej aktorskiej wyobraźni i talentu. Bo zagrać w królewskim Krakowie nie tylko króla, ale i żebraka, a nawet posła w królowej Bonie i dziś wrócić na zamek na Wawelu w prawdziwej aktorskiej koronie. A propos posła Boratyńskiego, onego sławnego kasztelana bełskiego z narodu dawnego. Zagrałeś go pięknie jako krasomówcę naszego. Pamiętamy też i o tym, że z Krakowa jechałeś na Blamby zagrać go Splika. Dziś jesteś w rzeczywistości komentatorem na Ławeczce. Bawisz nas, wzruszasz, bo jak już wszystkich nie będzie, to zostanie las tych osiągnięć, Jancia Wodnika, Mateusza, Taga, Paszeko i wszystko jak w obrazie El Greco, święte role, grzeczników, cała Rzesza, ale i tak Twój uśmiech nas wszystkich pociesza. Dziękujemy, Franciszku, za sztukę, za pokorę i prawdę uzyskaną w życiu i na scenie. Pan prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, wręczając Ci honoris gratia, miał 100% rację. My dziś się głęboko Tobie w Krakowie kłaniamy i smoka wawelskiego Ci między innymi wręczamy jako pamiątkę z Krakowa, byś na Śląsku czy w Palenicy nie zapomniał o koleżance z teatru, Małgosi Krzysicy, Pani Bylicy, gospodarzach Krakowa, Jacku Legendziewiczu, no i o naszym wieszczu Mickiewiczu. Grałeś w jego dziadach wspaniale senatora. I jeszcze jedno skojarzenie, taka matematyczna. Liczba 30 lat Jordana, 30-lecie Krzysicy i 30-lecie Domańskiego i Twoje 90. urodziny. Kraków kocha jubileusze. Przyjmij życzenia, drogi jubilacie, od nas tu wszystkich zebranych, bo wiemy, że w Krakowie cząstkę duszy żeś zostawił. I nie ma historii Teatru Krakowskiego bez Franciszka Pieczki, tak jak nie ma Krakowa na przykład bez rysunków Andrzeja Mleczki. Dziękujemy bardzo. Aby Pan nas zawsze zachwycał. Dziękujemy bardzo, że Pan jest. Co?
Co teraz? Jest mała śrubeczka. Nie tak wielki, tak. A, koniecznie, to nie tak. Radzimy sobie. Cofający czas, ponieważ mu się wydawało, wtedy kiedy był w pełni sił, że potrafi wszystko zrobić, czy tylko od niego to zależy. I nawet tę swoją małżonkę opuścił, a później, kiedy los go dotknął stroże, o tym siedział na tej ławeczce i cofał, chciał cofnąć ten czas. Ale niestety czasu się cofnąć nie daje. I dlatego, jak się mówi, no, mówmy ludziom, że ich kochamy teraz, żeby nie było za późno. To tyle. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Dwa pokolenia w Teatrze Ludowym. Niemniej jednak ja jestem aktorką śpiewającą. O ile wiem, to panu również zdarzył się epizod, że pan śpiewał Don Basilio na Śląsku. Tak było? Nie, ja nigdy nie byłem piosenkarzem, ani że nigdy nie parałem piosenką aktorską, tak samo nie. Otóż kiedy byłem jeszcze w szkole średniej, to rektor szkoły, Szkoły Muzycznej w Katowicach usilnie namawiał mnie, żebym poszedł do niego do szkoły. Ponieważ ja miałem bas, baryton, taki był zafascynowany tym głosem. Chwała Bogu, że nie poszedłem w te ślady. Zegar północ już uderzył gdzieś na wieży. Peleryny, mandoliny w nocnej mgle przeminęły, odpłynęły tylko księżyc. Tak jak dawniej gdzieś floriańską błąka się. Thank you.
Pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak. Ze mną zostać na dobre.